Myślę, że możemy zaczynać. Jest na 450 osób. Widzew RED ROOM 34 po meczu Widzew Śląsk. Szczęśliwie wygranym w 93 minucie. Norman Hansen. Jak nie on, to kto? Jak nie w takich okolicznościach. Chyba mu się należało mimo wszystko. Cieszę się, że to akurat on strzelił. Także dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że pojawi się nas więcej. Oczywiście prosimy Was o udostępnienie pokoju dzisiejszego i oczywiście za zabieranie głosu. Jak najbardziej zachęcamy do tego, bo głównie chodzi o to, żeby wymienić sobie różne informacje, różne zdania, niekoniecznie spójne i wspólne, ale ważne, że o Widzewie. Także dobry wieczór wszystkim. Cześć Sławek, cześć Błażej, cześć widzowie. Cześć kibice, cześć, witamy wszystkich, dobry wieczór. To jest RED ROOM 34 po meczu Widzew Śląsk Wrocław wygrany przez naszą drużynę 1-0. Co by powiedzieć na początek? Myślę, że wczoraj około 22:30 na Widzewie i w okolicach było słychać duży grzmot, pewnie to wielu z nas, kibicom, spadł kamień z serca, tak udało się przełamać tą pasę remisów. Wygraliśmy i super. Mówiliśmy tutaj sobie po ostatnim meczu z Lechią, że z taką grą musiało to nadejść. To było nieuniknione. Paradoksalnie wygraliśmy, wydaje się, po najsłabszym meczu w tej rundzie. Aczkolwiek uważam, że to nie był jakiś zły mecz Widzewa. Stwarzaliśmy sytuację, mieliśmy swoje sytuacje. Pierwsza połowa w mojej ocenie dużo lepsza, druga ciut słabsza. Natomiast najważniejsze, co na końcu udało się to przepchnąć, to zwycięstwo w samej końcówce, to co Tygrysy kochają najbardziej. Serce kibica uwielbia takie thrillery, takie zakończenia, takie happy endy i jesteśmy wszyscy szczęśliwi na pewno. Fajnie, że strzelił to Hansen. Uważam, że ten chłopak ma coś w sobie, ma jakiś potencjał. Na razie jeszcze nie potrafi tego w Widzewie w pełni pokazać. Wiadomo, że sztab szkoleniowy zdecydował o tym, żeby go wypożyczyć, aby miał więcej tych minut do grania niż ma w naszym klubie, natomiast to się nie powiodło i chyba raczej wydaje się, że spędzi tą rundę w Widzewie, oby ta bramka była takim motorem napędowym dla niego też osobiście, bo nawet tą bramką z Piastem Gliwice w tamtej rundzie pokazał, że ma chłop potencjał tak na pewno w sobie i piłkę grać potrafi. No ja oczywiście się zgadzam z tym, że mecz chyba najsłabszy w tej rundzie. Tak obiektywnie mówiąc, to w większości tych meczów zagranych do tej pory raczej byliśmy dużo lepszym zespołem niż we wczorajszym meczu. Wczoraj raczej ten mecz taki rwany, wyrównany, może z lekkim na pewno wskazaniem na nas, ale mimo wszystko jednak w mojej ocenie zagraliśmy słabo. Widać, że dużo zawodników, może nie dużo, ale na pewno kilku wiodących zawodników z poprzedniej rundy widać, że są pod formą i raczej brakuje czegoś tego, czego nie brakowało w poprzedniej rundzie. No ale tak jak powiedziałeś, wydaje mi się też, że najważniejsze są 3 punkty, że skoro w takich meczach potrafimy jednak te 3 punkty zdobyć, nieważne, że to wydarzyło się oczywiście w ostatniej sytuacji, po tej wrzutce, no umówmy się, ciężko to nazwać dobrą wrzutką, natomiast no, patrząc na realia polskiej ligi, to wręcz można powiedzieć, że może tak miało być, natomiast no, też się cieszę jak najbardziej z tego, że Norman strzelił, bo nie żebym miał jakiś sentyment, ale jakoś jak to powiedzieć, żeby to nie zrozumiało dziwnie, emanuje od niego jakaś taka pozytywna energia, takie mam wrażenie, że to raczej jest taki chłopaczek, taki mocno pozytywny, raczej chyba dobrze nastawiony i mam wrażenie, że po prostu chciałbym, że tak jak powiedziałeś, żeby gdzieś ta bramka w jakiś sposób go odblokowała i myślę, że ma predyspozycję do tego, żeby grać nieźle w piłkę, może niekoniecznie akurat, może ta aklimatyzacja u niego troszkę dłużej trwa, może też nie do końca się potrafi odnaleźć w naszym miejscu, może też osoba trenera nie do końca, bo to też czasami na to ma wpływ duży, natomiast no raz pamiętam strzelił taką bardzo ładną bramkę, przypomnij mi z kim, jak przełożył dwóch albo i nawet chyba trzech z Piastem Gliwice, tak. Całe szczęście, że to strzelił, bo potem straciliśmy bramkę z tego co pamiętam. Także no wydaje mi się, że naprawdę nie ma co narzekać. Bywało lepiej, a punktów z tego nie było. Wczoraj bywało gorzej, a punkty z tego były, także no summa summarum chyba mimo wszystko z przebiegu tych wszystkich spotkań ostatnio nam się należało, tak mi się wydaje. I mimo, że no, nie do końca bym powiedział, że jestem zadowolony z tej gry, bo uważam, że pikujemy w dół troszkę, jeśli chodzi o poziom, no to jednak trzeba sobie powiedzieć, że no ciężko zagrać wszystkie mecze na równym poziomie, ten akurat okazał się słabszy, ale czy przeciwnik też chyba nie był jakiś mega wymagający. Ja niestety przeoczyłem odcinek meczu między, żeby nie skłamać, między chyba 55 minutą a 70 z kawałkiem z przyczyn osobistych, więc na ten temat się nie wypowiem, czy coś tam się wydarzyło mocnego przed tą bramką. Ciężko mi jest ocenić te 20 minut meczu, ale to, co oglądałem, to jednak mimo wszystko ta pierwsza połowa napawiała optymizmem, brakowało gdzieś tam po prostu finalizacji, no tego, czego brakowało w poprzednich meczach w sumie, dalej mniej więcej z tym chyba z tym samym aspektem jest problem, no ale na pewno też cieszy to, że my nie tracimy tych bramek. Myślę, że to panowie jest dosyć duży plus, że mimo tego, że ten Widzew gdzieś tam troszkę męczy momentami ostatnio, to jednak w defensywie wyglądamy dosyć solidnie i jakichś tam kardynalnych wielkich błędów nie ma, co za tym idzie nie tracimy bramek, a co za tym idzie Rawas no dalej zbiera pochwały, a nawet jak nie ma za dużo do roboty, no to i tak mimo wszystko gdzieś tam w pamięci się ma, że jednak bramkarz z kolejnym czystym kątem, jak na lidze, jak na taką ligę, która jest mocno, bym powiedział, przypadkowa i nie jest, że tak powiem, przewidywalna, bo te spotkania są różne, no to trzeba sobie powiedzieć, że tyle czystych kąt to jednak mimo wszystko na tym etapie rozgrywek to jest na pewno duży wyczyn. A ja bym w kontrze do ciebie powiedział, że pozwolę sobie się z tobą nie zgodzić, pewno nie pierwszy i nie ostatni raz. Nie uważam, żebyśmy pikowali z grą w dół, wręcz przeciwnie, uważam, że gramy bardzo dobrą piłkę. Wydaje mi się, że gramy nawet ciut lepiej niż na wiosnę. Na razie się to jeszcze nie przekłada punktowo. Nasza gra jest bardziej dojrzała, bardziej powtarzalna, takie odnoszę wrażenie. Znaczy, źle mnie zrozumiałeś, Sławek. Mi nie chodzi o to, że gramy gorzej na wiosnę, tylko bardziej chodzi mi o to, że w mojej ocenie na przestrzeni tych spotkań to było po prostu najsłabsze. Takie jest moje zdanie, że po prostu paru zawodników gdzieś tam wyglądają troszkę słabiej. No, chociażby taki Sanchez, uważam, że może też kwestia tego, że gdzieś ci przeciwnicy się nauczyli troszkę grać na Sancheza, na Jordiego i to już nie wygląda tak dobrze i tak, wiesz, tak swobodnie to wszystko i na pewno gdzieś tam ten aspekt na pewno odbija się na tym, że już jest mu ciężej. Mi bardziej po prostu chodzi o to, że gdzieś tam, mam wrażenie, że ten spadek po formie mimo wszystko jakiś tam jest. Być może to akurat jest, wiesz, ten mecz, bo to też trzeba powiedzieć, że po prostu czasami trafisz z dniem w taki, a nie inny sposób, że ta gra nie będzie wyglądać, że tak powiem, pięknie, no bo już jesteśmy przyzwyczajeni do tego Widzewa, że ta piłka naprawdę wygląda nieźle, fajnie się to ogląda i też oczywiście uważam, że gramy mądrze, tak pragmatycznie przez wiele momentów podczas meczu, natomiast samo z przodu po prostu coś tam się zacięło i to od dłuższego czasu, to nie jest tylko kwestia tego meczu, tylko już od paru spotkań. Oczywiście sama gra nie jest najgorsza, natomiast jak wszyscy wiedzą, na sam koniec liczą się bramki, prawda? No tak, no z tą fazą finalizacji mamy jeszcze cały czas trochę problemu. Miejmy nadzieję, że ten mecz to będzie taki mecz przełomowy, że to jakoś już puści nam, bo widać, że była wielka radość w drużynie, wielka radość trenera po meczu i widać, że jednak troszeczkę ten kamień z serca spadł i to zwycięstwo było nam potrzebne. I oby takie było, takim meczem przełomowym naszym, że to po prostu odpuści i ten worek teraz się z bramkami rozwiąże. Generalnie, jak popatrzymy tak szerzej na naszą Ekstraklasę, to nie ma takiej drużyny, która by potrafiła grać równo, nie wiem, kilka meczów z rzędu, tak? Nawet Raków Częstochowa, który zdecydowanie lideruje, te mecze przepycha czasami. Dzisiaj sobie oglądałem troszeczkę ich meczów z Górnikiem Zabrze. To też nie był mecz, że oni zdominowali totalnie Górnik i ich rozjechali. Drugą bramkę strzelili już, gdy Górnik już poszedł w końcówce wabank i skontrowali ich po prostu i skończyło się 2-0. Mhm. I te mecze też ten Raków przepycha. Generalnie jest tak, że rundy wiosenne są zawsze cięższe, umówmy się, tak? Wtedy każdy walczy na maksa. Jest grupa drużyn, która walczy o życie, czyli utrzymanie. Jest grupa drużyn, której marzą się europejskie puchary. Więc te mecze są raczej na ostrzu noża. Każdy walczy na maksa. Wiesz, na jesieni masz jeszcze ten margines błędu, że jest ta runda wiosenna, a gdy już przyjdzie ta wiosna, to już marginesu błędu nie ma. Każdy walczy na maksa i te mecze generalnie są w moim odczuciu zawsze cięższe dużo na wiosnę. No jak najbardziej, tutaj to zgadzam się w 100%, że akurat my, jeśli chodzi o wiosnę, generalnie ciężej się... A ja się przepraszam, że ci przerwę, popatrz jaka ta liga też jest nieobliczalna. Mówisz, że ten Śląsk niespecjalnie, a ten Śląsk, patrz, potrafił pojechać do Szczecina i pyknąć tą Pogoń na luzaku 3-0. A potem przegrać... Kurczę, nie pamiętam. Potem zremisować z Koroną, więc no tak, no jak najbardziej, ta liga jest nieprzewidywalna, tym bardziej, że nasze wiosny przez ostatnie lata, no to trzeba sobie powiedzieć, że jak nie dramatyczne, to bardzo słabe. My nie przegraliśmy meczu teraz na wiosnę, tak można sobie powiedzieć, ale na pewno duży niedosyt, bo jednak no, punktów wydaje mi się, że no mimo wszystko powinno być więcej. Oczywiście jak prezes napisał na Twitterze, że 1 punkt do utrzymania, jak najbardziej, aczkolwiek uważam, że ten rok jest o tyle specyficzny, że jesteśmy w stanie dużo więcej w tym roku ugrać i mam nadzieję, że się uda, bo jednak no, mam takie wrażenie, że ta liga nam po prostu aż nas zaprasza do tego, żeby zagrać o coś więcej. Co do meczu, no to kurczę, no wydaje mi się, że w poprzednich meczach i tak nam to tak zabrało, że wręcz nam się te punkty, można brzydko mówiąc, należały w końcu, tak? No bo na Lechii gdzieś tam ostatnia sytuacja Pawłowskiego wychodząc na setkę, no z Pogonią Szczecin można powiedzieć, że taki mecz na zasadzie, wiesz, w dwa ognie, raz my ich, raz oni nas i tak dalej. Skończyło się chyba sprawiedliwie. Z Jagiellonią, no to chyba każdy się zgodzi, że powinniśmy wygrać i to swobodnie, 2 bramkami, więc tak reasumując, no to biorąc pod uwagę wszystkie te mecze, to chyba jednak mimo wszystko w końcu musiał przyjść taki mecz i gdzieś tam te piłkarskie powiedzenia, że czasami się nieważne jaka gra, ważne są punkty. Ja bym mimo wszystko wolałbym, żeby Widzew i grał ładnie i był skuteczny i zdobywał te punkty. Oczywiście gdyby tak było zawsze, to pewnie gralibyśmy o finał Ligi Mistrzów, a nie o byt w Ekstraklasie, czy chociażby po prostu środkową tabelę. Natomiast no mimo wszystko wydaje mi się, że powinniśmy zawsze gdzieś tam pamiętać, znać nasze miejsce w szeregu, ale jednocześnie nie zapominać o tym, że po prostu my jako klub powinniśmy celować jak najwyżej i no, mnie jedynie ta skuteczność martwi. Mam wrażenie, że jest duży problem z tym, bo gdzieś tam te sytuacje się tworzą, to na pewno jest duży plus, że jednak mimo wszystko, tak jak wcześniej powiedziałem, też nie tracimy tych bramek, a na pewno nie tracimy ich głupio, bo jak sobie przypomnisz wszystkie te bramki, które potrafiliśmy tracić jeszcze chociażby pół roku temu, pamiętasz co się, pół roku może nie, przepraszam, już ponad pół roku, załóżmy, że w tamtym roku, w tamtym sezonie w pierwszej lidze, to pamiętasz na pewno jakie bramki potrafiliśmy tracić w pierwszych minutach meczy, dekoncentracja, zresztą w tym sezonie też się tak zdarzało na początku rundy, że traciliśmy głupio bramki w taki sposób no bardzo niefrasobliwy. Teraz to się zmieniło, właśnie to nawiązuje do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o pragmatyzm i o to, że gramy mądrze, no bo trzeba powiedzieć, że trener chyba troszkę dorósł do tej ligi, zobaczył, że można tutaj poszaleć, jeżeli chodzi o wesołą piłkę, ale też te tyły są istotne, bo gdzieś te mecze często się właśnie kończą, tak jak powiedziałeś, na stykowym wyniku, albo trzeba je przepchać, albo troszkę sobie pomóc, troszkę mieć szczęścia, tak jak to robi Raków, gdzie dużo meczy, mimo tego, że grają ze sobą bardzo długo, mimo że mają bardzo dobrego trenera i mimo tego, że są zespołem no, na pewno jednym z najlepszych w kraju, to trener sobie zdaje sprawę, że te mecze często są przepychane i właśnie wygrywa się je w taki sposób często nieoczywisty, jakiś przebłysk gwiazdy, przebłysk jakiś chwilowy moment danego zawodnika, czy po prostu jedna konkretna akcja zespołowa, a potem bramka i po prostu należy dobrze bronić. No, Widzew kiedyś bardzo dobrze bronił, też równie dużo strzelał, ale jednak no, mówią, że od defensywy buduje się mistrzowskie zespoły, więc chyba my jesteśmy mimo wszystko na dobrej drodze, żeby iść w kierunku lepszemu. Znaczy, mnie osobiście na pewno podoba się to, że my jesteśmy konsekwentni w tej swojej grze i nas nic nie załamuje w tym i idziemy do celu cały czas. Tak? Wczoraj była taka sytuacja, gdzie Henry Rawas popełnił katastrofalny błąd, podał praktycznie zawodnikowi Śląska piłkę i tylko Serek Szota w pewno sobie znany sposób ją wybronił, tak. Notabene chciałem powiedzieć tak na marginesie, że dla mnie cichym bohaterem wczorajszego meczu był Serafin Szota. Facet rośnie niesamowicie w tym naszym klubie i tak mam z tyłu głowy, że to może być gość, który wyfrunie do mocniejszej ligi, jeżeli utrzyma taką dyspozycję, a może jeszcze i lepszą. Natomiast do czego dąży? Popełniliśmy ten błąd w wyprowadzeniu piłki, bo wiadomo, że trener Niedźwiedź chce grać od tyłu, nie chce lagować i to jest super, ale dalej gramy konsekwentnie swoje. Później następna akcja, znowu wyprowadzamy swoją piłkę od tyłu i to jest fajne, że nawet taki błąd, który mógł się zakończyć nieciekawie dla nas, no nie wybija nas z tego, tak? Nie boimy się, gramy dalej swoje. I tak jak mówię, no taka gra w mojej ocenie prędzej czy później zawsze się obroni. Zawsze się obroni. Ja nienawidzę takiego asekuranstwa w piłce. Niektóre mecze w tej Ekstraklasie naprawdę ogląda się strasznie, tak. Oczywiście, no, jeżeli mamy realnie spojrzeć na wczorajszy mecz, no to pewnie był ciut słabszy niż te poprzednie. Pierwsza połowa raczej w miarę okej. Tak, dla ale mnie, druga tak? Chyba taki troszkę zjazd. No, ja tego kawałku drugiej połowy właśnie nie widziałem, to o tych 20 minutach wspominam, więc za bardzo nie mam oceny, co tam się takiego wydarzyło, ale gdzieś tam... Był taki moment w meczu, że Śląsk przejął trochę jakby inicjatywę, próbował coś nam zagrozić. Natomiast zgadzam się z trenerem, bo trener na konferencji powiedział, że faktycznie może jakąś tam osiągnęli optyczną przewagę fragmentami w drugiej połowie, natomiast nie przykładało się na jakieś... Nic nie wynikło z tego. Groźne sytuacje. Oni nawet chyba bodajże celnego strzału nie oddali na naszą bramkę w drugiej połowie, więc to nie były jakieś takie, żeby mieli, nie wiem, 2 czy 3 setki i nie strzelili po prostu, tak? Nie zgadzam się w ogóle z Dżurdżewiczem, gdzie on powiedział na konferencji, że oni mieli więcej sytuacji klarownych i tak dalej. Ale... Absolutnie, no. My w pierwszej połowie mogliśmy ten mecz ustawić, Jordi wyszedł sam na sami. Wyobrażam sobie, że gdyby to był Marek Kuniarek, to by było 1-0, tak? Czy tam, nie wiem, Tomek Frankowski wystarczyła... Generalnie nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka sytuacja właśnie co do Jordiego chciałem nawiązać. To była taka sytuacja, gdzie został odpizdany faul w bardzo dobrej sytuacji dla nas, bo tam chyba wychodziliśmy, no takim... że tak powiem, mocno ryzykownej sytuacji dla Śląska i mogliśmy tam, wydaje się, że mogła paść z tego bramka, bo Jordi gdzieś na chyba 35, może 40 metrze no na pewnym sprincie ominął zawodnika Śląska, który na kamerach było widać, że się poślizgnął, nie wiem czy kojarzysz tą sytuację i tam został odgwizdany faul, że to niby Jordi faulował w tej sytuacji, natomiast nic takiego nie miało miejsca. A tam naprawdę pachniało no, dobrą sytuacją na pewno, szkoda tej sytuacji, ale no, mimo wszystko no, ja oczywiście się cieszę, że z takiego meczu wywozimy 3 punkty, zdobywamy 3 punkty, bo jednak mimo wszystko, no, tak jak wcześniej powiedziałem, te wszystkie mecze, które zagraliśmy do tej pory, w mojej ocenie w każdym z nich należało, jak gdybyśmy je wygrali, to nikt by nie powiedział, że nie zasłużyliśmy. Tutaj relatywnie najsłabszy mecz z tych wszystkich, a mimo to udało się i ja bym sobie życzył, żeby to było takie przetarcie dobre i troszkę może takie podbudowanie walorów wojennych przed tym meczem, no chyba dla wielu najważniejszym w sezonie mimo wszystko. Mnie zawsze to strasznie wkurza, że właśnie na tą Legię my się nie możemy strzelić z formą, chociażby taką jak mieliśmy w poprzedniej rundzie, gdzie ta Legia przeszła na początku, my jeszcze nie byliśmy mocno, że tak powiem, wstrzeleni w tą ligę i wiesz, o co mi chodzi. No, weszliśmy co dopiero do ligi, trafiliśmy zaraz na Legię, dwa takie w sumie ciężkie wyjazdy, za chwilę Legia, wiesz, no kurczę, no te mecze były ciężkie mimo wszystko na początku i od razu ta Legia, przegraliśmy ten mecz, chociaż tak naprawdę wcale go przegrać nie musieliśmy. Dosyć kontrowersyjne decyzje sędziego w tamtym meczu, z tego co pamiętam, ale my nie mamy szczęścia do strzelania się z formą właśnie w te konkretne mecze, jeśli chodzi o Legię. Naprawdę jedynym meczem, kiedy pamiętam, że faktycznie nieźle to wyglądało na tle do przeciwnika, który był wtedy chyba dwie, jak nie trzy klasy rozgrywkowe wyżej, trzy. Chodzi mi o ten Puchar Polski, gdzie napsuliśmy krwi i za chwilę straciliśmy bramkę taką, no śmieszną można powiedzieć troszkę, dekoncentracja po strzeleniu na 2-2, chyba przez Przemka Kitę i no chciałbym, życzyłbym sobie i oczywiście i sobie i wam tego, żeby ten mecz w Warszawie w piątek był po prostu taki, no kurczę, żeby się wydarzyło to, na co wszyscy czekają. Chcielibyśmy w końcu wygrać w tej Warszawie, w ogóle wygrać z Legią. Wydaje mi się, że przyszedł na to odpowiedni czas po tylu latach. Może ten mecz nie ma już takiego samego prestiżu, jak miał wiele lat temu, ale na pewno wielu tych kibiców w moim wieku i starszych ten mecz grzeje dalej tak samo i w Łodzi, i w Warszawie. Gdzieś tam ostatnio na Twitterze pojawiła się informacja, że kibice Lecha twierdzą, że to oni są, jakby wmawiając kibicom Legii, że to oni są największą kosą i największym przeciwnikiem Legii, z czego kibice Legii się śmieją, bo w sumie no tak chyba jest. No oczywiście tutaj pokolenia mogą mieć różne teorie, bo jedni twierdzą, że Górnik jest największym rywalem Legii, oczywiście o tym Górniku mówimy sprzed tam pewnie 40 i ponad lat, a inni twierdzą, że to Widzew, jedni powiedzą, że Wisła i tak dalej, ale gdzieś ten Widzew został wybrany jako przeciwnik stulecia chyba, jeżeli się nie mylę, na Legii, więc no derby Polski jakby nie było, nieważne o co gramy, chociaż tabela wskazuje na to, że jesteśmy przeciwnikami w bezpośrednim starciu o na pewno miejsca premiowane do grania w pucharach, więc nie jest to mecz o pietruszkę, tak jak to bywało bardzo często, tylko gramy z przeciwnikiem praktycznie z sąsiadem w tabeli. No wiesz, ja ci powiem, że dawno takiej sytuacji nie było, żebyśmy przystępowali do potyczki chyba z naszym największym rywalem w sytuacji, gdy Legia jest na miejscu drugim, a my na czwartym, tak? To chyba ostatnio taka sytuacja miała w latach 90., wiesz, to troszeczkę wody w Wiśle upłynęło już od tego, więc tym bardziej to dodaje fajnego smaczku tej potyczce. A co to jeszcze wrócę tutaj do Śląska na razie, bo o Legii jeszcze będziemy mieli okazję pogadać pewnie w przyszłym tygodniu, to tak to właśnie jest, no taka jest piłka, wiesz, czasami grasz dobry mecz, dominujesz przeciwnika w tej lidze i po prostu no, nie udaje się, tak? A czasami grasz teoretycznie słabsze zawody i się udaje. Paradoksalnie ja bym powiedział, że w tej sytuacji, gdy Żyro rzucił tego, no nazwijmy rzeczy po imieniu, tego balona, tak? W pole karne, to już było na aferę tak zwaną, no to ja złapałem się za głowę, mówię, no nie no, w ten sposób to my tutaj pewnie na zachodzie by taka piłka nie przeszła, bo pewnie albo by została zablokowana, albo ktoś by zagrał taką centrę mocno bitą w pole karne, tutaj poleciał balon i się udało. No, ja też jak zobaczyłem tego balona, o którym powiedziałeś, to mówię, dobra, koniec meczu, pewnie będzie, wiesz, świeca poleciała, bramkarz złapie, coś w tym stylu i jest po zawodach, no ale no cóż, no mamy szczęście, że chyba taka piłka poleciała, że Pawłowski, nie wiem, czy Pawłowski chyba stwierdził z ławek, że on zagrał tą piłkę. Ja szczerze mówiąc nie jestem do końca pewny, czy to nie było czasem zagranie właśnie obrońcy. Czy to nie było zagranie... Asysta, tak? No więc... Ja ci powiem, że ja byłem, muszę powiedzieć szczerze, jakie miałem wtedy uczucia, zanim przyjęliśmy tą bramkę, bałem się, że znowu tutaj zremisujemy. Wszystko wskazywało na to, że jednak nie uda się wcisnąć tej upragnionej bramki. I bałem się, bo ile gramy dobrze i tak człowiek sobie powtarza, że za tą dobrą grą muszą przyjść wyniki i te punkty, to wiecie, jak to jest. W głowie piłkarza pewno to się jakoś tam odkłada, nie? Jakby to był już czwarty remis, to jednak już to by się zaczęła robić taka solidna liczba i to by się odkładało i można sobie mówić, że piłkarze o tym nie myślą, ale na pewno każdy z nich miał już z tyłu głowy, że już mają te 3 remisy, że przynajmniej te punkty z Jagiellonią powinny być 3, tak? W Gdańsku też uważam, że byliśmy zdecydowanie drużyną lepszą i tam też nie byłoby, nic by się złego nie wydarzyło, gdybyśmy to wygrali. Nie można by było powiedzieć, że ten mecz nie wygraliśmy sprawiedliwie. Czy tam z Pogonią, tak? Też mogło to się różnie potoczyć. Tutaj przytrafiła się głównie druga połowa, troszeczkę słabsza, ale tak jak mówię, zwycięstwo się nie sądzi, ważne, żeśmy się przełamali. Takie bramki smakują na pewno 2 razy lepiej niż, to by była bramka strzelona powiedzmy w 15 minucie i później byśmy już więcej nic nie oglądali na boisku ciekawego, to ja wolę zdecydowanie tą 92. Czym jestem starszy, tym moje serce jest bardziej wrażliwe. My chyba, Sławek, jeżeli o... Nikolas, proszę. Przepraszam. Wydaje mi się, że my akurat te kończenie, takie happy endy w 90 minutach to mamy chyba we krwi, w naszym DNA. I fajnie jeszcze jakby te takie zakończenia spotkań toczyły się w spotkaniach, które gdzieś o czymś decydują, ale od czegoś trzeba zacząć. Teraz zaczynamy od spotkań takich, które gdzieś tam pozwalają nam się utrzymać w czubie tabeli. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten Śląsk nam w ogóle wybitnie chyba leży, prawda? Bo ani z nimi nie przegrywamy. Na Śląsku we Wrocławiu w tamtej rundzie też powinniśmy, wydaje mi się, wygrać. Pawłowski wtedy przestrzelił karnego. Dziecko, proszę cię. Przepraszam, ale mój syn właśnie się hiperaktywował, więc gdzieś w tle mogą być małe przygłosy. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo słyszalne. I pamiętam w Pucharze przed Legią puknęliśmy ich tak gładko 2-0. Pamiętam, Marcin Robak wtedy był targetem kibiców przyjezdnych numer 1, pamiętacie na pewno. A mimo to strzelił wtedy karnego, pamiętam. Bardzo chciałem, żeby wtedy strzelił, bo to takie było, mocno takie, bym powiedział, takie do zapamiętania, bo odchodził w takich, a nie innych okolicznościach ze Śląska. Akurat trafiliśmy na nich w Pucharze jako pierwszy przeciwnik. Miał okazję, żeby się pokazać, wykazać, że trafił w dobre miejsce. Wygraliśmy wtedy, pamiętam, 2-0 po dobrej grze, aczkolwiek było widać jednak mimo wszystko gdzieś tam te różnice między Ekstraklasą, ale wydaje mi się, że w ogóle Śląsk nam jakoś tak leży, przynajmniej ostatnio. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, takich jakichś ciężkich, bardzo, bardzo ciężarów z nimi. Raczej po prostu to jest zespół, który gdzieś jedzie do nas i nie obawiałem się tego meczu tak, jak się obawiałem na przykład chociażby chociażby ta Pogoń, tak? Ta Pogoń mimo wszystko też inny zespół na zupełnie innym poziomie, ale grając u siebie po tylu spotkaniach, naprawdę dobrych spotkaniach, trzeba sobie powiedzieć, że już jak przyjeżdżają tacy przeciwnicy pokroju Śląska Wrocław, to gdzieś w głowie z tyłu mamy, że kurczę, może jesteśmy Beniaminkiem, może nie mamy tej kadry najlepszej, najbardziej, że tak powiem, optymalnej, na pewno nie takiej, jaką życzyłby sobie mieć trener, ale na pewno ten zespół daje z siebie tyle, ile może, a może czasem nawet więcej i na pewno ta gra jest jedna z równiejszych w polskiej lidze, takie mam wrażenie. To, że mamy gdzieś tam teraz ostatnio słabszą formę, tak jak mi się wydaje, że tak jest, to dalej nie zmienia faktu, że poniżej pewnego poziomu nie schodzimy, bo jednak w polskiej lidze bardzo często jest spotykane to, że zespoły mają taką amplitudę, takie skoki, napięcia, najpierw idą do góry, mają bardzo dobrą formę przez 2-3 kolejki, potem taki zjazd i potem znowu, i potem zjazd i potem znowu, a my jednak mimo wszystko, chociaż te remisy oczywiście gdzieś tam w pewien sposób przypominały te nieszczęsne potyczki remisowe sprzed paru sezonów, natomiast no, też trzeba sobie powiedzieć, że tutaj gramy z zupełnie innymi przeciwnikami, na zupełnie innym poziomie, więc też zupełnie inna gra, tak, tylko no mocno ciężko. Te remisy to były aż wstydliwe, prawda? W tamtym sezonie. A tutaj... Znaczy wiesz, mi się wydaje generalnie, że właśnie po tym można poznać solidne drużyny, że potrafią, nawet gdy mają jakąś tam troszeczkę słabszą dyspozycję, takie mecze właśnie przepychać, jak wczorajszy. No, takimi meczami robi się wyniki, tak? Takimi meczami robi się puchary, takimi meczami robi się mistrzostwa, tak jak Raków, mimo że troszeczkę ciut słabsza dyspozycja na początku rundy, to mimo wszystko potrafią te mecze przegrywać w większości. A tak a propos właśnie Pogoni, której tu wspomniałeś, no co oni mają powiedzieć w Szczecinie, tak? Gdzie tam no, dużo większe pieniądze zainwestowano w tą drużynę, ten projekt już się buduje kilka lat, Pogoń 2 razy bodajże 3, i tą rundę zaczęli katastrofalnie, można powiedzieć, nie? No chyba z nami zagrali najlepszy mecz, prawda? Tak, zdecydowanie, a później zjazd totalny i robi się nerwowo i to tylko pokazuje, jaka ta liga nasza jest nieobliczalna tak naprawdę, jak tu każdy mecz trzeba naprawdę wyszarpać, wybiegać, tu nikt nikomu za darmo nic nie odda, a tak jak mówię, szczególnie w rundzie wiosennej, gdzie te mecze naprawdę są ciężkie wszystkie. Dzisiaj sobie też trochę oglądałem Koronę, jak tam heroicznie walczyła o zwycięstwo. Udało jej się wygrać 1-0 i te mecze naprawdę to są rąbanki ostre i każdy tutaj widać walczy naprawdę na noże. Wiesz, no, i dlatego może ta skala trudności wydaje się troszeczkę większa. Trzeba też sobie powiedzieć, że my byliśmy świeżym zespołem na początku rundy, prawda? Mało kto się spodziewał, że wjedziemy w ligę z takim polotem, że wniesiemy bardzo dużo świeżości, że praktycznie na każdej płaszczyźnie kibicowsko-piłkarskiej i też klubowej, bo mimo wszystko wszędzie się o nas mówi, prawda? Czy to dobrze, czy źle, ale jednak się mówi. No, można powiedzieć, że jesteśmy na pewno top medialnym klubem w Ekstraklasie, na pewno kibicowsko jesteśmy w czołówce, jak nie, być może nawet na pierwszym miejscu teraz. Na pewno jesteśmy zespołem, który poniżej pewnej... Mieliśmy parę słabszych meczów w pierwszej rundzie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, no bo i ta Warta się trafiła, prawda, i trafił się Górnik Zabrze, który... nakręcił się na nas tak, że wszystko co leciało w bramkę to wpadało w bramkę. Radomiak. No tak, no były takie mecze, gdzie chociaż z tym Radomiakiem to umówmy się, tak, no z tym Radomiakiem to my powinniśmy wygrać z 5 bramkami. Z tego co dobrze pamiętam, tych sytuacji mieliśmy tak bardzo dużo, że to jest aż niewiarygodne, że my przegraliśmy ten mecz. No ale kurczę, wnieśliśmy dużo świeżości, trener też chyba sposobem gry i myślą szkoleniową bardzo dobrze się wstrzelił w to. My chyba dużo zyskaliśmy na tym, że mamy więcej miejsca do gry niż mieliśmy w pierwszej lidze, bo jest łupanka i rąbanka. I tak to się wszystko chyba dobrze złożyło, że efekt końcowy jest taki, a nie inny, że gdzieś wyglądamy po prostu na solidny zespół jak na naszą ligę. I mnie osobiście martwiły te remisy, jak widziałem, jak wszedłem do domu chyba w 70 którejś minucie, to szczerze mówiąc, jak zobaczyłem ten remis, że jest dalej, mówię here we go again, już mówię 4. remis, będzie liczone na pewno po tym remisie i tego się bałem, a wiesz co się wtedy dzieje u nas z presją, tak? Te głowy już często wtedy nie dojeżdżają i jakby to był 4. remis, to trener by miał, wydaje mi się, oczywiście nie znam tutaj metodyki pracy trenera Niedźwiedzia, ale no mimo wszystko gdzieś tam po 4 remisach zawsze gdzieś tam w główce się każdemu, wydaje mi się, zaplącze myśl taka, co tu się dzieje. Mała jakaś wątpliwość u każdego zawodnika. Jedni mogą łatwiej sobie z tym radzić, drudzy gdzieś tam mogą być odporni, ale mimo wszystko no na pewno u kibiców to też by gdzieś w jakiś sposób zakiełkowało, że kurczę, no teraz jedziemy na Legię. Ciężki teren, nie wygraliśmy tam. Ile nie wygraliśmy? Ze 20 parę lat, prawda? Na Legii ostatni raz kolego wygraliśmy w 97. Czyli 26 lat minie teraz. No. A, także no, trzeba sobie powiedzieć, ostatni mecz wygrany z Legią w ogóle taki, to u nas 3-2 pamiętam, prawda? Więc to był chyba 2000. Tak, Darek Gęsior. No, w ostatniej akcji meczu z tego co pamiętam. W każdym razie, no kurczę, mogłoby być nie to, że nieciekawie, bo ten zespół nie zasłużył pewnie na to, żeby mówić o nim, że coś się dzieje nieciekawego, natomiast Na pewno by trzeba było sobie zrobić taki rachunek sumienia, co się stało, że zagraliśmy 3 kolejki u siebie i z żadnej z nich nie wygraliśmy. Oczywiście mówię, gdyby taka sytuacja się wydarzyła, a trzeba sobie powiedzieć, że było blisko, tak? Że jednak mam wrażenie, że nam się na wyjazdach gra po prostu łatwiej. Takie mam wrażenie, że my jesteśmy zespołem dużo luźniejszym na wyjazdach. Jakiś taki ten luz dłużej trwa po prostu. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Wcześniej pamiętam... Znaczy chyba statystyki, nie? Statystyki to... chyba, była taka statystyka, no... że miał troszeczkę chyba 1 czy 2 punkty więcej na wyjeździe. No ale nie masz wrażenia, że my na wyjazdach jakoś tak, nie wiem, jesteśmy takim zespołem, który... Kurczę, no jak to powiedzieć? Takim zespołem, który jakby nie ma nic do stracenia, w sumie gra swoją piłkę, nie patrzy na przeciwnika i tak w sumie wychodzi na to, że nawet jedziemy na ten wyjazd na chociażby Lechię Gdańsk, która ma dołek, ale ma niezłego trenera, który potrafi bronić i to my tam jesteśmy zespołem dominującym, a u siebie no to kurczę, no wymagałbym więcej, tym bardziej po takiej rundzie, gdzie naprawdę Widzew się podoba, ludzie lubią na to patrzeć, sam ostatnio podałeś, jak Zbyszek Boniek powiedział, że Widzew jest na ten moment zespołem najlepiej poukładanym, chyba jeżeli się mylę, to mnie popraw. I tak biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowo-organizacyjne i przede wszystkim kadrowe, to biorąc pod uwagę wszystkie te 3 aspekty, na jakiej płaszczyźnie my funkcjonujemy i ten obszar, który wkoło nas otacza, różne gdzieś tam potyczki z miastem i oczywiście ograniczenia finansowe, budżetowe, że nie możemy sobie pozwolić na wszystko, na wszystkie zachcianki, które byśmy chcieli i tak dalej, to biorąc pod uwagę to wszystko, że my wyciągamy taki wynik z tego, a nie inny, no to trzeba chyba się zgodzić ze słowami Zbyszka Bońka, naszej legendy, że Widzew na ten moment jest zespołem, który po prostu robi to najlepiej i wyciąga z tego najwięcej. No tak, zdecydowanie. No my jesteśmy naprawdę drużyną, która robi no mega wynik, tak? Umówmy się, no mega robimy wynik. Ten sezon jest fenomenalny. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chciałaby dusza do raju, że tak powiem kolokwialnie, i człowiek marzy sobie, coś tam z tyłu głowy zaczyna się dziać, u każdego pewno kibica. Natomiast jak spojrzymy tak na chłodno sobie, no to jest... nie wiem, czy... Myślę, że nie znalazłbym ani jednej osoby w naszym środowisku, która przed sezonem założyłaby taki scenariusz, który teraz mamy, tak? Że Widzew jest na 4. miejscu cały czas z realnymi szansami na europejskie puchary. No to jest jakiś po prostu, każdy by powiedział, że jesteś wariatem, jakbyś takie teorie głosił, wiesz, w wakacje, tak? Przed startem ligi. Patrzyliśmy na transfery, które wydawały się solidne, aczkolwiek no, nie, na kolana nie rzucające. Pewno wielu chciało więcej, lepszych piłkarzy. Baliśmy się, pewno dużo z nas miało obawy, jak to wyjdzie w tej Ekstraklasie. No, a wychodzi fenomenalnie. No tutaj praca trenera Niedźwiedzia jest nieoceniona w mojej ocenie i to jest jeszcze młody trener, który się rozwija i myślę, że on może być tylko lepszy. Jeżeli nasz klub zapewni trenerowi jeszcze lepsze, nazwijmy to, narzędzia, to myślę, że tutaj może być tylko lepiej, tak? Bo widać, że facet ma pomysł, ma wizję, jest kreatywny. No ja na przykład już dawno nie pamiętam, żeby gra Widzewa tak mnie cieszyła, tak? Czasami oglądałem te mecze jak za karę Widzewa, bo człowiek kocha ten klub i wiadomo, i przeżywa każdy mecz i od lat, ale czasami miałem wrażenie, że po prostu patrzę na ten mecz za karę, tak? A teraz każdy mecz mnie cieszy. Miło się na to patrzy. No tak jak mówisz, no, legenda nasza Zbyszek Boniek mówi, że na chwilę obecną łódzki Widzew jest najlepiej grającym klubem, jeżeli chodzi o organizację gry, jeżeli chodzi o powtarzalność, o schemat jakiś, o pomysł na grę. I Padre Zibi powiedział wyraźnie, że jeżeli Widzew miałby lepszych jeszcze wykonawców, kilku piłkarzy lepszych jakościowo, to z powodzeniem mógłby walczyć o najwyższe cele, o mistrzostwo Polski nawet, tak? Przy takiej organizacji gry, przy takim pomyśle na grę. My przede wszystkim, tak jak mówię, no my nie lagujemy tych piłek, my cały czas wyprowadzamy je od tyłu, no to jest super, naprawdę, no miło na to się patrzy. Miejmy nadzieję, że ta nasza drużyna będzie szła systematycznie do przodu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zobaczymy, jak się ten sezon zakończy. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że jakby się ten sezon nie zakończył, myślę, że poniżej jakiegoś poziomu nie spadniemy, to dla mnie już w tej chwili mogę powiedzieć, że ten sezon jest kosmiczny, tak, w naszym wykonaniu. I super, no. A co przyniesie przyszłość? Ja myślę, że w klubie są ambitne osoby. Trener Niedźwiedź jest chyba tego synonimem, takim, wiesz, taką wizytówką tej ambicji, bo wczoraj nawet na konferencji prasowej, zdaje się, dostał pytanie, że się zbliżają do tej magicznej granicy punktowej, która da utrzymanie i ten cel główny, który był założony, będzie zrealizowany i co dalej, a on powiedział, że on po prostu chce wygrywać, tak? On chce wygrywać, on zobaczy, co przyniesie nam życie, na koniec spojrzymy w tabelę, co żeśmy ugrali, ale jego celem jest wygrywanie, no i to mi się podoba, no mam wrażenie, że ostatni trener, który był tak pazerny na wygrywanie, tak sfokusowany właśnie, to był Franz Muda w Widzewie w latach 90. No, tylko że musisz pamiętać o tym, że Franz Muda miał dużo większe możliwości finansowe, mimo że część z tych obiecanek była, że tak powiem, z chmur i później wynikały z tego różne poważne problemy finansowe dzięki niektórym panom, natomiast no pewne jakieś podobieństwa są. No, ja sobie bym życzył tego, żeby na pewno ten zespół nie tracił na jakości. Oczywiście pewnie sprzedaże są nieuniknione i wydaje mi się, że no, na tym etapie, na którym jest Widzew na ten moment, nie jesteśmy w stanie uniknąć sprzedaży pewnie ze 2, może nawet 3 zawodników, ale jeżeli klub ma się rozwijać i potrafi sobie poradzić na tej płaszczyźnie pierwszoligowej, z której no, wyrwaliśmy się, że tak powiem, ostatnim tchem i potrafiliśmy z tych zawodników między innymi stworzyć taki zespół, no to wydaje się, że po ewentualnej sprzedaży po sezonie, już bez nazwisk, ale no, każdy wie, że gdzieś tam chodzą pogłoski o Terpiłowskim, o Rawasie, pewnie o Jordim, więc jeżeli tacy zawodnicy mieliby nas opuścić, no to jak najbardziej każdy nie powinien się obrażać, no bo czy być złym na zarząd, bo jednak i te pieniądze pewnie będą przeznaczone. Znaczy wiesz, ja bym jeszcze do tej grupki dodał Serafina Szotę, bo jak się ucho przyłoży tu i ówdzie, też słychać, że jest pod obserwacją. No, tak, to młody chłopak przede wszystkim, prawda? Więc wiesz, no wiesz, że teraz są takie czasy. Kiedyś jednak mimo wszystko, żeby taki Marek Citko dostał oferty zagraniczne, to raczej musiał pograć na takim poziomie, na jakim grał przez dłuższy czas, prawda? Dzisiaj wiesz, jak to wygląda, tak? No, młody chłop... No tak, to był zupełnie świat, wiesz, przede wszystkim mieliśmy w Unii Europejskiej, dużo ciężej było piłkarzom wyjeżdżać. Młody chłopak 2 razy dobrze prosto pobiegnie, gdzieś na piłkę mu z nogi nie zejdzie i często się... Aczkolwiek ja niczego nie odbieram Serafinowi, jeżeli będzie na takim poziomie grał i się rozwijał, to przecież... no tym lepiej dla nas, tak, bo i wyniki będą lepsze i chyba sprzedaż pójdzie do góry, tak, jeżeli o cenie wyjściowej mowa, więc dla Widzewa to bardzo dobrze i trzeba sobie powiedzieć, no, że my w polskiej lidze mamy taką tendencję, przynajmniej no, jest parę takich klubów wiodących, bym powiedział, chyba najbardziej wiodącym w tym elemencie jest Lech Poznań, który gdzieś tam sprzedawał zawodników, a niekoniecznie inwestował z powrotem. Ja mimo wszystko chciałbym, żeby Widzew rozwijał się, oczywiście w miarę możliwości, ale jednak się rozwijał, to znaczy, żebyśmy my jako klub nie błądzili, tylko żebyśmy byli klubem, który jednocześnie potrafi sprzedawać, rozwijać zawodników, tak jak robimy to do tej pory, ale też, no, umówmy się, że sprzedać 3 zawodników, na co jest szansa, sprzedać, to też trzeba mieć kim ich zastąpić, prawda? No to nie jest sztuką sprzedać, a potem klepać się i nagle spaść z ligi, prawda? Bo to jest droga do niczego. Więc no, mam nadzieję, że podobne dobre ruchy pojawią się też z większymi finansami, aczkolwiek sam dobrze wiesz, że niekoniecznie z finansami idą też dobre ruchy transferowe, bo to nie jest pierwszy czy ostatni raz, gdzie kluby mając pieniądze wcale nie podejmują dobrych decyzji, a mimo to potrafią na przykład za za czapkę gruszek sprowadzić zawodnika, który później jest warty, nie wiem, no, 1 000 000 euro na przykład. No chociażby taki Rawas, który został wyciągnięty za, no wtedy to chyba nawet za darmo, gdzieś tam pewnie może jakieś pieniążki się zakręciły koło tego transferu, no ale dzisiaj myślę, że można mówić o Rawasie jako o zawodniku, który może mieć potencjalny zysk w postaci pewnie 1 000 000 euro. Do tego Terpiłowski, do tego, tak jak wspomniałeś, Szota, z tego może być naprawdę niezakłócona kwota, która na pewno też pójdzie na ośrodek, o którym już zarząd wspominał, ale też dobrze by było, żeby te pieniądze były przeznaczone na rozwój nasz sportowy, no bo tak jak powiedziałem, nie sztuką jest sprzedać, ale też sztuką jest zastąpić godnie, tak, żeby ten poziom zespołu nie zjechał drastycznie, a do tego też trzeba pamiętać, że no, wdrążenie się nowych zawodników też kosztuje czas, nie każdy się teoretycznie musi sprawdzić, więc no, musimy zachować balans przede wszystkim, tak mi się wydaje, bo ten zespół naprawdę dobrze funkcjonuje, trener Niedźwiedź sobie bardzo dobrze z tym wszystkim radzi i na pewno też nie byłoby mu na rękę, żeby nagle stracić 4 ogniwa zespołu, które robią mu grę, które doprowadzają do tego, że ten zespół nie traci bramek i jednocześnie no, jest jednym z lepiej broniących, jak na ten moment przynajmniej. Nie no, ja ci powiem, że ja sobie absolutnie nie wyobrażam takiego eksodusu jakiegoś z Widzewa tyle odejść, bo to by zburzyło całą drużynę, taka jest prawda. No. Oczywiście jestem też za pragmatyzmem jakimś i nie jestem takim odciętym romantykiem od rzeczywistości, chociaż wydaje mi się, że jestem kibicem romantycznym, dla którego zawsze najważniejsze będą tytuły i puchary, bo to jest solą piłki, a nie liczenie pieniążków, tak? Bo od liczenia pieniążków są księgowi, a klub piłkarski jest od wygrywania pucharów i mistrzostw. Natomiast oczywiście, znając nasze doświadczenia wieloletnie i te problemy finansowe, którymi się borykał, widzę, przez lata, oczywiście zbilansowana polityka, która nie zrobi nam żadnego kuku w księgowości, nazwę to tak kolokwialnie, czyli nie robimy długów, tak? Chcemy, żeby ten klub był płynny, w miarę płynny finansowo. Natomiast no, sport jest bardzo ważny, tak? Nie możemy wyrwać teraz 3 czy 4, wiesz, trzonowych zębów i później oczekiwać takich samych rezultatów jak w tym sezonie. Oczywiście, zniszczyłbyś tą drużynę totalnie, tak? To, co zostało mozolnie zbudowane, bo uważam, że widzę w tej chwili, zgadzam się totalnie z prezesem Bońkiem, że widzę w tej chwili ma zaczyn naprawdę poważnej drużyny, która może odgrywać wiodącą rolę w tej lidze. Natomiast to jest zaczyn. Tutaj potrzeba kilka elementów dodać. Oczywiście, że pewno wszystkich piłkarzy nie utrzymamy. Dużo pewno też będzie zależało, na jakim miejscu wylądujemy po ostatniej kolejce, bo nie zapominajmy, że pieniążki też leżą na murawie, prawda? Czym wyższe miejsce zdobędziemy w lidze, tym więcej tych pieniążków zarobimy dla klubu. To niekoniecznie zarabianie pieniędzy musi się wiązać ze sprzedażą piłkarza, bo czasami wynik sportowy da ci prawdopodobnie podobne pieniądze, gdybyś tego piłkarza sprzedał, tak? No dlatego ja bardzo często cisnąłem tutaj na naszych rozmowach, tak prywatnie, że bardzo bym chciał, żeby Widzew o te puchary powalczył, bez względu na wszystko, dlatego że cena tych zawodników też pójdzie wtedy relatywnie do góry względem tego wyniku, jaki osiągniemy na koniec sezonu. Już pomijając fakt tego, że każde miejsce wyżej to też są dodatkowe pieniądze, więc niekoniecznie sprzedaż zawodnika w danym momencie musi się równać temu, co byśmy osiągnęli z wyższą pozycją w tabeli. Słuchaj, dodatkowa jest rzecz jedna. Dzisiaj sobie rozmawiałem prywatnie właśnie z Błażejem, może zdradzę tutaj trochę kulisy. Błażej pewno się nie obrazi. Rozmawialiśmy sobie... No właśnie. Rozmawialiśmy sobie, że jakiś czas temu premier Morawiecki ogłaszał coś takiego, jakby taki program rządowy, nazwijmy to ministerialny, dla pucharowiczów naszych, dla klubów, które zdobędą miejsce premiowane grą w europejskich pucharach w naszej Ekstraklasie. I tam naprawdę, i właśnie nie jestem pewny na 100%, pewno może tutaj widzowie to sprawdzą albo mają większą wiedzę w tej materii, czy to już weszło w życie, czy to już jest klepnięte, kolokwialnie mówiąc, ale tam wchodziły w grę gigantyczne pieniądze. Dzisiaj z tego, co rozmawialiśmy właśnie z Błażejem, to chyba za 4. miejsce ewentualnie, jeżeli było premiowane grą w europejskich pucharach, no bo wiadomo, że to jest warunkiem tego, żeby czwarte miejsce było premiowane w pucharach, że któraś z drużyna z pierwszej trójki musi wygrać Puchar Polski, wtedy w lidze się zwolni te czwarte miejsce na europejskie puchary, to zdaje się w grę wchodziła suma jakaś tam, nie wiem, koło 12 milionów złotych, dla mistrza Polski chyba koło 30 milionów, bo to w założeniu miały być takie pieniądze, które miały pozwolić polskim klubom wyrównać szanse w rywalizacji z klubami zachodnimi w tych eliminacjach, żeby nam było łatwiej do tych pucharów, do tych faz grupowych się dostawać. Więc to by były dodatkowe pieniądze, tak? Jak sobie tak dzisiaj, jak lekko zacząłem liczyć, jeżeli załóżmy, nie, optymistycznie, no pomaszmy, nie, no bo przecież za marzenia wiadomo, czego nie robią, tak? Jesteśmy kibicami, możemy pomarzyć też. Załóżmy, że nie wiem, robimy po prostu kosmiczny sezon, już nie wiem jaki, już brakuje mi określeń. Gdyby Widzew zajął miejsce pucharowe, to już nie wiem, jakie tu określenia używać. To wtedy tak na lekko sobie policzyłem, że z praw telewizyjnych, plus jeżeli faktycznie to dofinansowanie rządowo-ministerialne by wchodziło w grę, no to my byśmy mogli dysponować budżetem ponad 50 milionowym w przyszłym sezonie, tak? Więc to naprawdę by był gigantyczny zastrzyk finansowy, a wiecie, no sukces sportowy nakręca wszystko. Sukces sportowy to jest koło zamachowe każdego klubu. To nakręca sprzedaż, marketing, sponsorów. Dzisiaj mamy takich sponsorów, dziękujemy im bardzo, że są, ale nie wiemy, co będzie za rogiem, co się czai, że tak powiem, za rogiem, jaki tam sponsor ewentualnie stoi i się przygląda, tak? Więc mówię, no... Ja tylko... Ja się oczywiście z tym jak najbardziej zgadzam. Widzę, że jest z nami Radio Sport Polonia. Ja tylko na koniec jedną rzecz powiem, zanim oddam głos, że co do tych finansów, to chociażby za sezon 21-22 no trzeba sobie powiedzieć, że tu warto walczyć o najwyższe pozycje, bo jest bardzo duża dysproporcja między miejscem chociażby 5. a 6., gdzie jest to no prawie 4 miliony praktycznie, co które od 5. miejsca wzwyż praktycznie każda pozycja to jest przynajmniej 3,5 miliona różnicy, no to umówmy się, że jest to bardzo dużo, prawda? Więc tutaj każda pozycja w górę to jest duży zastrzyk gotówki i wydaje mi się, że dlatego powinniśmy nie chociażby ze względu na puchary, ale też na dodatkowe pieniążki, które z każdą pozycją idą bardzo, bardzo dużo do góry i warto o nie walczyć, bo w perspektywie przyszłego sezonu i ewentualnej budowy ośrodka i też jakiejś sprzedaży zawodników na pewno powinniśmy mieć jak najwyższy budżet, jak najwyższe możliwości, żeby ten zespół po prostu wzmocnić przy ewentualnej sprzedaży. Dobry wieczór, nie chcę się pomylić, ale mam wrażenie, że to Łukasz z Radia Sport Polonia, ale może się mylę. Dobry wieczór, nie Łukasz, Adam, witam gorąco serdecznie. Drogich kibiców, sympatyków łódzkiego Widzewa, panie i panów. Mam takie dwa pytania, zawsze takie generalnie kierujemy jako Radio Poloninę, bo nam zawsze zależy na dobro polskiej piłki, nawet będąc na migracji. I mam takie pytanie odnośnie przyszłych reprezentantów Polski. Czy widzicie w kadrze obecnej Widzewa Łódź przyszłych reprezentantów Polski? I drugie pytanie, jeśli chodzi o infrastrukturę, czy dzisiaj nie żałujecie z perspektywy czasu, że ten stadion troszeczkę jest za mały, a mógłby być większy, patrząc na to, jak wysprzedawane są karnety przed sezonem, jaką liczbą dysponujecie kibiców, można powiedzieć, macie full stadion, jak u nas na meczach Premier League. To tyle z mojej strony, dziękuję i będę się później przesłuchiwał. Ja, jeżeli chodzi o zawodników, z mojej strony mogę odpowiedzieć, że czy widzimy przyszłych reprezentantów? No, ciężko ocenić, bo tak naprawdę takich... zawodników stricte młodych, widzę, jest paru, którzy gdzieś tam się wyróżniają. Na pewno Terpiłowski, na pewno teraz Szota, ale czy to są zawodnicy, którzy dojdą do poziomu reprezentacji Polski? Ciężko ocenić, no na pewno jakiś potencjał mają. No. Pewnie każdy zespół w Ekstraklasie takiego młodzieżowca ma, który gdzieś bardziej bądź mniej się wyróżnia, ale jednak mimo wszystko i jednak do tego poziomu reprezentacyjnego dochodzi niewielu, bo gdzieś ten przesiew jest dosyć spory, ale wydaje mi się, że tych dwóch zawodników jakbym miał wymienić, to pewnie jakaś szansa na to jest. Jeżeli chodzi o starszych zawodników, to ktoś tam chyba ostatnio gdzieś wspominał o Bartku Pawłowskim, czy by się w reprezentacji nie przydał. Kurczę, no biorąc pod uwagę to, że sobie bardzo dobrze radzi i naprawdę ciągnie ten zespół, to kto wie, może jakaś tam szansa by się pojawiła, ale na dłuższą metę to chyba to już nie ten czas. Czy jest ktoś jeszcze, kto naprawdę mógłby tutaj zrobić różnicę? Ciężko mi... Ja się podpisuję po tym, co powiedziałeś. Zdecydowanie Szota i Terpiłowski. To są piłkarze, którzy rokują, ale od rokowania do kadry to jest daleko droga. No tak, to takich zawodników jest dużo w Ekstraklasie, prawda? Którzy mają mocne momenty. Ja natomiast mam postulat, jeżeli nas słucha jakieś radio czeskie albo czescy wysłannicy, Marek Hanosek do kadry Czech. No. Tak, no myślę, że Marek tutaj... Jak Marek by był Polakiem, to Marka bym tutaj wstawił z tych starszych do środka pola. Ale tak już poważnie mówiąc, to no kurczę, ciężko tu wymienić. No jeżeli chodzi o starszych zawodników, to jakbym miał wymienić jednego zawodnika, który ciągnie ten zespół, widać, że daje dużo, to jest Bartek Pawłowski. Tylko czy Bartek Pawłowski, skoro Bartek nie trafił do kadry grając w innych zespołach, to czy trafi z Widzewa? No wątpię. Oczywiście mu tego życzę, chociażby jednej bramki, jednego meczu, natomiast tak na stałe, żeby zagrzeć miejsce na ten moment w Widzewie. Nie widzę takiego zawodnika, ale na pewno tych dwóch młodych chłopaków ma dużą szansę, żeby gdzieś tam się zapodziać i na pewno gdzieś pokazać się z dobrej strony, tym bardziej, że mają bardzo dobry moment. Widzew nie przegrywa tych meczy, jeden i drugi pokazuje się z dobrej strony, więc jeżeli to będzie trwało przez dłuższą chwilę, to kto wie. Natomiast jeśli chodzi o stadion, no to myślę, że to jest takie never ending story. Co sezon można powiedzieć here we go again i jak na początku po stadionie nowo budowanym każdy i ci przychylni i nieprzychylni wspominali, że wszędzie w Polsce tak było, że na początku był boom, że byli kibice, że wykupione bilety. No to my pokazaliśmy, że standardy na Widzewie są zupełnie inne i że w zupełnie innej rzeczywistości operujemy, jeśli chodzi o sprzedaż biletowo-karnetową, nieosiągalną dla większości zespołów w Polsce, a na pewno nie w momentach, kiedy nie grają o Mistrzostwo Polski, więc wydaje mi się, że stadion na pewno jest za mały, ale też trzeba powiedzieć, że trzeba się cieszyć z tego, co jest, aczkolwiek no, mam nadzieję, że ja osobiście, że kiedyś coś się poruszy w tej kwestii i Widzew będzie miał stadion, który pozwoli na rozwój, no bo jednak gdzieś tam mamy taki bottleneck, który nas troszkę ogranicza i gdzieś nie możemy wyskoczyć poza pewne ramy, że tak powiem, pracy, w której teraz zarząd operuje, ale mam wrażenie, że jednak gdzieś tam wyciskamy z tego maksa, co się na ten moment da. No chyba więcej się z tego wycisnąć nie da. Ciężko też oczekiwać, żeby coś się wydarzyło dobrego w kwestii budowy stadionu, jak przez parę miesięcy walczyliśmy o lożę prezydencką, ale no, pewne rzeczy idą w kierunku rozwoju, więc mam nadzieję, że stadion też w przyszłości zostanie poruszony, bo pewnie w kraju, chociażby jak Wielka Brytania, czy pewnie Niemcy, czy inne kraje, które mocno są zapełnione publiką, pewnie taki zespół jak Widzew już dawno miałby rozpisany projekt i pewnie finansowanie na to, żeby ten stadion powiększyć przy takiej publice. Tyle ode mnie w tych dwóch kwestiach. No zdecydowanie. Mogę się podpisać pod twoimi słowami. W każdym normalnym mieście ten klub był chlubą i dumą. Takim jajeczkiem, które by się obracało z rączki do rączki i pielęgnowało. Tutaj troszeczkę mamy inną sytuację w naszym mieście, ale zostawmy to. Ja mam takie wrażenie nieodparte, że no, generalnie Widzew jest fenomenem w Polsce, trzeba to powiedzieć otwarcie. Na Widzewie wytworzyła się sytuacja, znaczy generalnie w Polsce chodzi się na rywali. W innych klubach po prostu kibice przychodzą w zależności z jakim klubem rywalizują. W Widzewie wytworzyła się od powstania nowego stadionu sytuacja, gdzie chodzi się na Widzew, po prostu. Tutaj przychodzisz na mecz Widzewa, nie interesuje cię, z kim ten Widzew gra, bo i tak jest full na stadionie, tak? Czy graliśmy w trzeciej lidze, czy gramy teraz w Ekstraklasie z najlepszymi drużynami w tym kraju, to tu się nic nie zmienia. Tu jest ta sama atmosfera, taka sama rzesza kibiców. Natomiast trzeba było sobie zadać pytanie, bo wiele takich rozmów przeprowadziłem z różnymi kibicami, czy jeżeli ten stadion byłby większy, to ten sam boom karnetowy miałby miejsce. Czy ludzie tak samo by walczyli o te karnety? Bo jednak ten karnet robi się w sytuacji dzisiejszej, którą mamy, takim produktem premium, powiedzmy to, tak? Który każdy chce mieć. Jeżeli ten karnet by był dostępny dla każdego, nazwijmy to tak, że każdy człowiek z ulicy mógłby sobie go kupić, to czy ludzie nie wybieraliby bardziej biletów? To można poddać pod dyskusję. Ja uważam, ja jestem zwolennikiem, żeby na Widzewie oczywiście był większy stadion, bo uważam, że ten stadion jest zdecydowanie za mały dla naszego klubu. Natomiast też nigdy nie szedłem w stronę jakiejś megalomanii stadionów 35-40 No, ale myślę, że, przepraszam, że ci przerwę, tylko co do tej pojemności, to myślę, że na te nasze takie standardy i to, jak to wygląda na ten moment, to myślę, że powinniśmy celować w takie minimum 27-8 tysięcy. Takie jest moje zdanie. No, ja jestem zwolennikiem 22 do 25 max. Uważam, że lepiej zdecydowanie gra się, jako kibicowi przebywa się na obiekcie, który jest wypełniony w 90-100%. Na większości meczów, a nie zapełnia się, wiesz, raz czy dwa razy w roku. Natomiast to, na czym najbardziej boleję, że ten stadion klubowi nie daje możliwości rozwoju ze względu na to, bo ma strasznie ubogą infrastrukturę, czyli powierzchnie komercyjne, biurowe. Klub ma problem, no jak wiemy, prezes mówi wielokrotnie, że planujemy się wyprowadzić z tego stadionu, bo po prostu nie mamy na nim miejsca, tak? Pracowników jest coraz więcej, klub się rozwija, a tego miejsca nie ma. Mamy też problemy, wiadomo, tutaj z miastem, z Makisem. I te powierzchnie komercyjne są ubogie na naszym stadionie. Umówmy się, klub mógłby, myślę, bardziej rozwinąć skrzydła, gdyby tych powierzchni było więcej. Nawet zahaczmy o ten sklep nasz oficjalny, który jest bardzo mały, muzeum, które mogłoby być pewnie większe. Pewno w klubie są pomysły na dużo innych rzeczy, które można by było zrealizować. Natomiast ograniczają nas te przestrzenie komercyjne i tu uważam jest duży problem też nas, jako klubu. Nawet przecież każdy z nas przebywa na tym stadionie, był wielokrotnie, nawet te, nazwijmy to, punkty gastronomiczne. Kibic na stadionie Widzewa nie ma gdzie na przykład zjeść przysłowiowej gięty, jak to mówi się kolokwialnie w żargonie kibicowskim, tak? Musisz to brać na kolana, na krzesełko, nie ma żadnych stolików, są duże kolejki do tych punktów gastronomicznych, te ciągi komunikacyjne są stosunkowo wąskie, tworzą się kolejki, tak, do tych punktów gastronomicznych czy do toalet, ta przepustowość. Prezes też wspominał o wejściach, te wejścia też są słabo zrobione, bo jest ich po prostu za mało w mojej ocenie. Często kibice, przynajmniej na trybunie C, stoją w bardzo długich kolejkach. Ma ten stadion swoje mankamenty niestety. Pewno należy się cieszyć z tego, że w ogóle go mamy, bo pewno ten, kto wie, jak ten stadion powstawał w bólach, jakie były kulisy powstawania tego stadionu i że on w ogóle powstał i że on w ogóle tak wygląda, jak wygląda, no to pewno to jest temat na grubą książkę i może znajdą się w naszym środowisku kiedyś osoby, które taką książkę napiszą i odsłonią kulisy, jak to wszystko wyglądało. Wiadomo, że ten stadion był budowany naprawdę za skromne pieniądze. Już nie chcę się odwoływać do naszego sąsiada zamiedzy, porównywanie kosztów, jakie były przeznaczone na obydwa obiekty, są no kolosalne różnice i nie trafia do mnie nigdy argument, że ceny wzrosły i tak dalej, bo jak ktoś dobrze pamięta, to jedna trybuna po zachodniej stronie miasta kosztowała niewiele mniej niż cały stadion nasz, więc tutaj rzucanie argumentu pod tytułem wzrost cen i tak dalej jest zupełnie nietrafione w mojej ocenie. Przestrzenie komercyjne, które się znajdują po zachodniej stronie naszego kochanego miasta, no też są przygniatająca przewaga po tamtej stronie, do tego stopnia, że tam powstał biurowiec, tak, w jednej z trybun, można powiedzieć, więc możliwości możliwości korzystania z tej komercji, możliwości zarobkowania, no są kolosalnie różne. No. Oczywiście druga strona medalu, czy ktoś potrafi wykorzystywać, tak, to te powierzchnie, nie? To już jest inna strona. No wiesz, trzeba sobie powiedzieć, że gdyby nie było problemu, to nie szukalibyśmy miejsca na drugi sklep. Czy Radio Sport Polonia ustosunkuje się do naszego, że tak powiem, mocnej i pełnej odpowiedzi na temat dwóch kwestii, czyli stadion i zawodnicy ewentualnie, którzy mieliby zagrać w kadrze? No ubogo to wygląda, ale wiadomo, że jeśli chodzi o kadrę, no jakoś tak rzadko spoglądają selekcjonerzy na naszą ekstraklasę. Możemy ją krytykować, możemy się z niej wyśmiewać, ale to jest Polish product, to jest nasz produkt, zawsze będziemy dumni. Będziemy, owszem, może gdzieś tam sobie krytykować, ale jednak no, jest to polska liga, zawsze trzymamy kciuki za te nasze zespoły w europejskich pucharach. Życzę Widzewowi jak najlepiej. Jestem kibicem na co dzień krakowskiej Wisły od lat 90. Widzew, zawsze podobała mi się ta walka i rywalizacja z warszawską Legią w latach 90. Gra w Champions League, więc naprawdę no, super było. I don't have this code lock. Więc powiem tak, że no fajnie by było widzieć ten zespół w europejskich pucharach i żeby tak się rozwijał, jak się rozwija chociażby Raków Częstochowa, żeby trener w przyszłości był nawet gdzieś tam brany pod uwagę, jeśli chodzi o asystenta do naszej kadry, więc, bo mówię, w Polakach siła, my potrafimy z niczego zrobić coś, wiadomo, że ta nasza polska piłka leży dość słabo, ale ta klubowa, no może zacznie się z tych zgliszczy podnosić pomału, jak Feniks z popiołów. Co do stadionu, no tak, no wiadomo, macie dwa stadiony, macie dwa kluby w mieście, więc wiadomo, że zawsze to tak będzie wyglądać. Ja to widzę chociażby na przykładzie swojej miejscowości rodzinnej, gdzie pochodzę z Dolnego Śląska, gdzie rozmawiałem ostatnio, wywiad przeprowadzałem z burmistrzem miasta, który na jeden klub więcej łoży, na drugi mniej i zawsze tak będzie, że jeden klub będzie mniej zadowolony, drugi będzie bardziej zadowolony z samorządu, ponieważ będzie dawał większe pieniążki, mniejsze. No ja wolałbym, żeby zawsze było to porówno, ponieważ no, nie powinno się nikogo tutaj nagradzać bardziej, mniej, powinno się traktować, wiadomo, porówno. To są dwa kluby, wielkie kluby, wiadomo, bardziej wielkim klubem jest Widzew, to bez dwóch zdań. Piękna tradycja, wspaniali piłkarze, historia niesamowita, więc na pewno, no ale wierzę w to, że przyjdą takie momenty dla was, drodzy kochani kibice. Przecież wy żeście przeżywali tą trzecią ligę, wy żeście przeżywali to osunięcie się drużyny, a zobaczcie, jak pięknie z sezonu na sezon ta drużyna się budowała, rosła jak na drożdżach przysłowiowych, więc to jest dla mnie piękne i wspaniałe, gdzie wracają te stare firmy. Dzisiaj za chwilę może wrócić Chorzowski Ruch. Niech wracają te wielkie kiedyś kluby. To ja tylko się wtrącę, to rozumiem, że dzisiaj radość po tym wyniku w Gdyni. W Gdyni? No tak, Wisła wygrała z Arką. Tak. Odwróciła los spotkania. 3-1. Tak, dokładnie. No ja tam polskiej piłki nie oglądam, ponieważ nawet nie mam dostępu, tu mam na miejscu brytyjskie stacje. No może kiedyś będzie ta polska liga taka, że będziemy mogli oglądać ją na Wyspach Brytyjskich, czy też poza granicami Polski, więc są różne portale, więc też jest możliwość, ale ja bardziej przeznaczam tutaj te pieniążki na te nasze, rodzime. I powiem tak, też chciałbym, żeby w przyszłości piłkarzy ci z Widzewa was wytransferowali, zostali do dobrych klubów, świetnych klubów. Widzimy, jakie zapotrzebowanie jest we Włoszech, w Primaverze włoskiej, a więc tej młodej włoskiej lidze, gdzie poginają, tak to powiem nieładnie, może na boiskach nasi młodzi gniewni, młode wilczki, czy też młode orły. I niech się to fajnie, pięknie rozwija. A wam życzę, kochani kibice, jak najwyższego miejsca w lidze. Życzę wam samych sukcesów i takiej tej miłości, która też jest, chociaż nie jestem kibicem Liverpoolu i nigdy zapewne nie będę, bo będąc kibicem United, wiadomo, nigdy nie będę pałał miłością do Liverpoolu, ale idźcie drogą Czerwonych Diabłów, przepraszam, nie Czerwonych Diabłów, idźcie drogą właśnie Liverpoolu, osiągajcie sukcesy i tego wam z szczerego serca życzę, a zawsze łza się zakręci nam na emigracji, szczególnie czy też podczas relacji, że nasz polski klub będzie gdzieś tam wymieniany przez brytyjskich komentatorów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za miłe słowa i oczywiście życzymy powodzenia. Wiśle również jak najbardziej. Tak, miód na nasze serce takie słowa, dzięki wielkie. Dobra, to co, powoli może będziemy sobie już tutaj chyba kończyć. Trzeba Błażeja trzeba Sławek wrzucić, wiesz, bo Błażej tam się pali mocno. Znaczy nie, no ja tylko w kwestii jeszcze tych dwóch pytań, które były, tak, że dla takiego przeciętnego, tak, kibica, który tutaj nie żyje jakby w Łodzi, no realia powstawania naszego stadionu były takie, że tak naprawdę to Widzewa nie było, tak, powstał stadion dla klubu, który tak naprawdę upadł i zaczynało wszystko od zera. Podejrzewam, że w dzisiejszych czasach, jakie są teraz, tak, po tych wynikach, które by Widzew zrobił, to ten stadion byłby dużo większy, ale tutaj oczywiście się podpisuję pod waszymi słowami, że według mnie kilka tysięcy miejsc więcej, ewentualnie tak jak był pomysł, żeby zrobić miejsca stojące jak w Dortmundzie, tak, taką ścianę za bramką, więc jak najbardziej. Natomiast co do zawodników, którzy by mogli grać ewentualnie w reprezentacji Polski, życzę każdemu Polakowi, zresztą nie tylko Polakowi, tak, każdemu Markowi też. Oczywiście, żeby zagrał w reprezentacji swojego kraju, bo to jest chyba kwintesencja, tak, każdego sportowca, żeby móc usłyszeć swój hymn i móc godnie reprezentować swój kraj, więc czy to będzie Łotysz, tak, jak jest Andrzej, czy to będzie Marek, który jest Czech, czy nawet Norman Hansen, który jest Norwegiem. Życzę każdemu, żeby po prostu w tej reprezentacji kiedykolwiek zagrał i kiedykolwiek miał możliwość usłyszenia tego hymnu. Natomiast no, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Świat piłkarski, świat sportowy w większości Polsce i nie tylko Polsce, ale odjeżdża, tak? Zachodni futbol jest w stanie sobie pozwolić na rzeczy, które my nie będziemy sobie raczej w stanie pozwolić nigdy, tak? Bo to nie będą lata 90., że dobrego Polaka z Bundesligi będziemy mogli po prostu sobie kupić do naszego klubu i walczyć o najwyższe cele. I tak jak mówicie o Szocie i mówiliście o Terpiłowskim, no tu Zachód musi to wszystko zweryfikować. Wierzę w Janusza Niedźwiedzia, w jego metody treningowe, natomiast no już nie raz i nie dwa było mówione, że no jednak to jest zupełnie inny świat, tak? Ten trening, nawet najlepsi zawodnicy jak wyjeżdżali, tak? To mówili, że ten trening, cały mental, który jest w zachodnich klubach, no niestety tego w Polsce nie ma. Więc z obecnej kadry powiem wam szczerze, że dobra. Doczekamy się dopiero wtedy, jak weźmy tego pesymistę, zmutujmy, Sławek. Nie no, żartuję. Wiesz, no po części ja się zgadzam. Ale oczywiście żartuję. No, ma rację, tak, że będzie ciężko, no, ale może coś się trafi. No może, tak, może kiedyś wszyscy spotkamy się na meczu reprezentacji Polski albo tutaj na pokoju zrobimy tak, jak zrobiliśmy po mistrzostwach i powiemy, że tego człowieka mogliśmy widzieć na co dzień, na treningu, mogliśmy widzieć go na rozgrzewce, mogliśmy go widzieć w czerwonej koszulce Widzewa, a teraz po prostu no, będzie robił wynik w biało-czerwonej koszulce dla reprezentacji Polski, dla wspólnego dobra. No ja tylko dodam jeszcze, że taką ścianę, jak mówiłeś o Dortmundzie, żeby zrobić miejsca stojące, w tej chwili w Polsce jest to nierealne z tego względu, że mamy kuriozalny przepis, który mówi, że jedno krzesełko równa się jedno miejsce stojące, więc jakbyśmy nawet na zegarze odkręcili wszystkie krzesełka, to i tak pojemność zegara by się w tej chwili nie zmieniła, co jest kuriozalne, tak? Tak, no to są po prostu nasze polskie realia, tak, które no niestety no są i pewnie jeszcze długo... Słuchajcie, to jeszcze myślę, że na koniec możemy poruszyć mniej sportową sytuację, może sportową, ale w innej dyscyplinie. Co uważacie o tej fladze, która zniknęła z płotu i jak powinien zachować się Śląsk według standardów wyjazdowych? No wiesz, no jak powinien się zachować, to flaga już nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego według starej szkoły. No dokładnie. Jestem ciekaw i też czekam na to, co tam się wydarzy, bo sytuacja dosyć ciekawa, rzadko spotykana już na tych obecnych stadionach w Polsce. Raczej bym powiedział, że na plus. Tylko szkoda, że gdzieś ona się zawiruszyła i trafiła w ręce ochrony. Myślę, że dosyć spory błąd, aczkolwiek nie było mnie przy tym, więc ciężko ocenić, ale no to, że zabrali tą flagę, no zobaczymy, co powiedzą, ale dosyć śmieszna sytuacja, no nie dla nich oczywiście. Ty tam, Sławek, masz niedaleko do tego sektora, to powinieneś coś więcej widzieć. No a właśnie dzisiaj też jeszcze wtrącę, jak prywatnie rozmawiałem z Błażejem, że właśnie nie widziałem tej sytuacji, bo byłem w delegacji chwilowej na sektorze VIP nieoczekiwanie w tym czasie. Ja nie wiedziałem, że ja znam takiego wpływowego człowieka. Ale to przez przypadek zabłąkałem się, wiesz, z tragarzami. Rozumiem. No w każdym razie akcja na plus na pewno dla Widzewa i szkoda, że akurat ta flaga nie powędrowała na drugą stronę stadionu pod zegar, tylko gdzieś tam trafiła do ochrony i przez ochronę do kibiców Śląska, ale myślę, że akurat ekipa Śląska jest chyba na tyle że tak powiem honorowa, że raczej ona już na płotach stadionów polskich nie zawiśnie. No więc co, myślę, że... Znaczy ja tylko jeszcze dodam z perspektywy stadionu, bo ja akurat widziałem wszystko bardzo dobrze. Powiem wam szczerze, że sytuacja była bardzo kuriozalna i tu trzeba poczekać przede wszystkim na to, żeby sobie Śląsk ustalił między sobą, co tam dalej, bo też widziałem, że wczoraj chłopcy, którzy przyjechali na mecz, którzy przyjechali na mecz, to mieli dużo między sobą przede wszystkim do wyjaśnienia i do porozmawiania. To wiesz, ja ci powiem ci, Błażej, że w takiej sytuacji jak flaga leci, to raczej, wiesz, szuka się zawsze winnego tego, który wiesz, popełnił błąd, nie? Więc raczej normalna sprawa, że... Lekko mówiąc były animozje. Tak? No, ja wiem. Działy, więc trzeba poczekać na ich oficjalne stanowisko, bo tych wersji już jest dużo, łącznie z tym, że Śląsk jakby tą flagę odrzucił i po tym, jak ochrona zwróciła tą flagę, bo to wiadomo, tak, bo są już filmy, można zobaczyć, że Śląsk odzyskał jakby tą flagę, to później podobno ją odrzucił, natomiast no to chyba oficjalne stanowisko ich musi być, bo... Mi się wydaje, że flaga nie została odrzucona, natomiast to, że gdzieś tam ona została podana chyba przez jakąś panią, jeżeli dobrze pamiętam. To jest na pewno pewne. No pewnie się nie pojawi ta flaga, no tak czy tak. Finał będzie taki, że dlatego pewnie były tam różne rzeczy wyjaśniane między sobą w taki, a inny sposób, no bo sytuacja raczej rzadko spotykana na naszych stadionach. Gdzieś tam pojawiały się głosy, że niby ktoś przebrany za ochronę, a to wcale nie jest prawda. Natomiast... Nie. To byli zwykli kibice, którzy po prostu zeszli z sektora, tak, no jeżeli ktoś czegoś nie pilnuje, to niech potem nie ma pretensji do całego świata, że nie przypilnował. Tym bardziej na Widzewie, kiedy jest to jedna z większych, że tak powiem, kos, jak nie największa dla Śląska Wrocław. Także... No dobra, słuchajcie. I tak zakończmy już ten pokój na tym i no co, zbliża się... Wielkimi krokami, wiadomo jaki mecz dla nas. Piątek Legia Warszawa i od razu będziemy może mieli niespodziankę, jeszcze nie chcemy zdradzać, tak, rozmowy trwają na szczycie, postaramy się przygotować jakąś niespodziankę tutaj dla was przed meczem z Legią. Od razu ja tylko powiem, Sławek, jedną rzecz, że nie udało się ostatnio zorganizować, był pomysł na zawodnika Widzewa, ale się nie udało, natomiast mamy już, że tak powiem, zaklepane takie dwa transfery do Red Roomu, dosyć fajne, wydaje mi się, więc trzeba sobie poczekać, myślę, że do poniedziałku, tak jak tutaj Sławek mówił, rozmowy są prowadzone, więc mam nadzieję, że to się uda. Zawodnik bardzo, bardzo znany, człowiek stąd. Tak, jeżeli nie chcemy po prostu wychodzić przed szereg, bo wiecie jak to jest w życiu, no czasami człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje, także wolimy już mieć przyklepany temat i wtedy wam ogłosimy, ale szykujemy dla was taką niespodziankę przed meczem z Legią. Derby Polski. Żeby ten pokój sobie, dokładnie. Tak, żeby ten pokój był tak ciekawy, zapowiedź tego meczu, wiadomo, że to jest dla nas jako kibiców bardzo ważny mecz, no, nie bójmy się tego powiedzieć, że najważniejszy w sezonie. Zdecydowanie. No dla mnie jak najbardziej nadzieję. I dla ciebie pewnie też ze względów historycznych i tych meczów, na których byłeś. Także myślę, że i pokój musi być wyjątkowy, i gość musi być wyjątkowy i postaramy się, żeby dorównać. Miejmy nadzieję też piłkarzom, którzy nam przywiozą 3 punkty do Łodzi już w piątek po 22. Jeżeli tak by się stało, to dla mnie ten sezon już wtedy jest... No złego słowa nie powiem, no jeżeli tutaj po tylu dobrych, bardzo dobrych meczach Widzew jest na takiej, a nie innej pozycji i w Warszawie uda się wygrać, to tylko trzeba sobie, będzie chyba trzeba się za to napić, no bo innej możliwości chyba nie widzę, także Na pewno będzie wyjątkowy ten pokój wtedy do zapamiętania. No, tutaj na hejterów będzie właśnie wtedy bardzo dużo. Mam nadzieję, że zrobiliście screeny, że złego słowa już Patryk nie powie. W razie czego śmiało mu wyciągajcie. Bo też mam nadzieję, że może tak po cichutku liczę, że może w końcu po tylu latach uda się coś przywieźć z tej Łazienkowskiej. Nie mówię o 3, tylko trzy tam. Tutaj tylko... Coś chociaż. Przywieźmy coś. No może jakiś punkt i flagę, co? No, może być, też nie pogardzę. No dobra, słuchajcie, to Widzew RED ROOM numer 34 po meczu ze Śląskiem Wrocław, wygranym w okolicznościach szczęśliwych, ale jednak na plus dla nas. Kończymy po godzinie 21:28. Następny pokój pojawi się między poniedziałkiem a czwartkiem. Jeżeli pojawi się w poniedziałek, to postaramy, jeżeli będziemy wiedzieć już jutro, że ten konkretny gość przed pokojem z Legią pojawi się, to już to info będzie podane jutro. Jeżeli nie pojawi się takowe info, no to wtedy do poniedziałku, pewnie do 12, no to znaczy, że ten pokój będzie prawdopodobnie w czwartek bądź w środę. No ciężko nam jest ocenić, nie chcemy nic mówić, bo już parę razy się tak wydarzyło, że byliśmy pewni, że ktoś się pojawi i nagle echo nie było z drugiej strony odzewu, więc niestety tak bywa czasami. Stąd czasami te pokoje tylko z nami, ale mamy nadzieję, że z nami też jest całkiem nieźle. Kłaniam się nisko, bardzo było mi miło. Cześć Sławek, cześć Błażej, cześć kibice. Do następnego tygodnia, dobrego weekendu dla wszystkich. Cześć, do usłyszenia. Ave Widzew. Dziękujemy, zapraszamy do udostępniania, do polecania dalej i do Widzewa.